Halo, halo, cześć, witam was w kolejnym odcinku, ja jestem Mateusz, a to jest Grand Theft Auto San Andreas i jestem panem taksówkarzem CJ-em Karlem Johnsonem. Ale niestety nie dzisiaj. Nara, panie. Może i nie jestem w taksówce? Ale ty nie jesteś... Ojejku. No kuźde! No dobra, trudno. Linie zaopatrzenia... O tak, to jest ta piękna misja! Go away, Carl. Energy 500. I'm very, very busy back here. Top fajne samochody z San Andreas na półce. Come on, homie, where are you? I said go away, Carl. I don't need any friends today. Thank you. Then them some pretty strong draws. Yes, my hero. Carl, he came back and humiliated me. I shall probably turn to prostitution now, where I will be found dead. And broken. I am a 28-year-old man whose landlord just helped him down from a hook from which I had been hanging from my underwear, contemplating my inadequacy for nearly 2 hours. Ow! My crack. Look, you gotta get even, homie. What kind of weapons you got? I've got a prototype of a miniature plane. Well, with that plane, misja z samolocikiem. Okay, cool. Man, this is ridiculous. That went right up my crack. Berkeley has his sycophantic lackeys do all his deliveries. Well, we shall hit him where it hurts the most. Bring his mail order model business to its knees. Dobra, muszę sobie przypomnieć, jak się tym latało. Dobra. O Jezus! Dobra. Nie ma źle. Ja pierdzielę. Dobra. What the hell happened here? Dobrze. To będzie ciężka sprawa, ale nareszcie Spike i ja. Kurwa. Trzymamy faceta w garści. Nie chcę dokonywać samozniszczenia. Czy już mi gro mówić, że jestem beznadziejny? Ja sobie poradzę. Zdalnie sterowanego barona za kurierem. No nie wiem, czy on jest taki zdalnie sterowany, bo ja nim steruję. No kuźwa. Czemu nie mogę tego z samochodem zrobić? Dobra. Aha, już mamy tyle paliwa. No, to fajnie. Ja pierdzielę! Czy moim celem życiowym tej misji jest przelecenie wlecenie w każdą najmniejszą latarnię? Ja pierdzielę! Nie no, to dzisiejszy odcinek to będzie taki na wkurzeniu. Dobra, dajemy sobie radę, Tylko jeszcze trzeba do niego dolecieć. Dajemy radę! O! Dobrze! Pan policjant co porządku pilnuje. Dobra, trzech kurierów. No to już nie jest źle. Ja, ale przepraszam bardzo. Noż kurde. Ja pierdzielę. No. No żeż kurde. No nie wierzę, no! Kurwa mać! Nienawidzę tej misji! Znaczy... policjant po łebie dostał, ale nic mi się nie stało, dobra. Oh, jakoś lecimy, dobra, no byle nam nie brakło paliwa, no. To jest... Mogłem sobie zrobić rundkę testową, ale nie ma co, lecimy na żywca, tak jest ciekawiej myślę, nie? Mam nadzieję, że jest ciekawiej, bo dla mnie nie jest. Kurde, nienawidzę tych misji. Aczkolwiek i tak jest prościej niż te w czwórce, bo te w czwórce to myślałem, że mi szlak jasny trafi. A? Szybkie drapu. Gdzie oni są? What the hell? Dobra, to lecimy do tego najpierw.
Bo tam ci są ciul daleko. Dobra, obracaj się. Nie ma co go trzymać wysoko, bo... Oj tak, z tą latarnię zahaczę, nie? Więc... Ale ładnie tu wleciałem, no, no, no. Aż na to, to po prostu aż dumny jestem z siebie. Dobra, polecimy do końca, bo on idzie na dół tej ulicy, to widać. Pytanie, czy będzie jechał na nas, czy od nas. Dając życie od nas. No i... Tyle z tego było, dobra. Lecimy dalej. No nie! Ja naprawdę nie wlatuję w te latarnie specjalnie, nie? Dobra, biorę ich, tygrysie, tylko... Dobra, no pół baku, z tego co pamiętam, to jeszcze musimy wrócić tą maszyną. I to jest w tym najtrudniejsze. Wow. Wiecie, jaki jest problem? Że ja mam taką klawiaturę typu... beznadziejna. I mam na niej takie bardzo malutkie przyciski pod tego, pod strzałki, nie? No, taka laptopowa bardziej bym powiedział, to jest klawiatura. Ale przynajmniej nie piszczy. Dobra, przynajmniej możemy sobie ludzi pozabijać. Tyle fajnie. Ja nie wiem, czy zdążymy z tą misją. W sensie, no... Niby jest ich dwóch. Okej, dobra, są blisko siebie. Zobaczymy. Nie, no jest na to szansa. Jeśli tego łatwo załatwię. No, jeśli tego łatwo załatwię. Okej. Dobra, ten jest tutaj, na dole. Uziwa, no. Ciężko się steruje wszystko, my... Udało się! W sensie, udało mi się przelecieć. Dam radę! Panie Fertku! Dobrze! Udało nam się za pierwszym! Haha! Jestem najlepszy w tę gierkę! No. Muszę. Wydaje mi się, bo chciałbym poznać tą dziewczynę, co jest sanitariuszką, tylko ona wydaje mi się, że. Dobra, Mateusz, zrób jedną rzecz, potem zrobisz kolejną, dobrze? Wydaje mi się, że ona. Ma tego, ma crasha na umięśnionych mężczyzn, tak jak ja, więc wypadałoby pójść na siłownię. No, pójdziemy sobie w tym odcinku, pewnie przyszłym podjedziemy pod nią, a zobaczę jeszcze pomiędzy odcinkami. No przecież jadę, no ty nie dodałeś mu turbo, stary. Mi się leci tyle, ile się leci, no. Nie, mi się wydaje, że powinno wystarczyć. Pytanie, czy ja muszę wylądować na dachu? Chyba tak. To znaczy, że przydałoby się wznosić w górę. Na szczęście już jesteśmy, więc Zero spokojnie wystarczy nam czasu. A nawet paliwa. Dobrze. No jeszcze w kółeczku mam zaparkować? No pewnie, że tak. Esasito! Tu, misja z samolocikiem za pierwszym, bijacz! No. Dobra, czyli zarobiliśmy 8 koła? No i teraz mamy jeszcze jedną. A w ogóle wejdźmy sobie do tego sklepu. Warsztat RD Zero. No. Tak jak mówiłem. Z Yellow Model Train. Tu są figurki z Manhunta. To jest, nie wiem, ktoś z Vice City na pewno, jakaś ważna postać, no i tu jest główny bohater z Vice City. Modele aut.
GTA-ska, Hydra z GTA-ska, Energy z GTA-ska, ZR z GTA-ska, to też jest z GTA-sa, wszystko tu jest z GTA-sa. Dobrze, czy coś tutaj jeszcze jest? O, widzę, że Zero już sobie otworzył szafę, żeby nie było, że ktoś go tam zamknął. Albo przynajmniej musiał ją przewietrzyć. No dobra, to idziemy dalej, nie? What's happening, Zero? I'm off to engage with Destiny, good or bad. What the hell are you talking about now? The hour of judgment is upon me and I must ask myself if I am a sheep or a goat. Goat! Carl, will you be my second? Here are some letters. I've left everything to you in case I don't make it. Please. Already own it! What's wrong with you, man? We are crossing the Rubicon. I am to engage in battle with Berkeley. At stake, honor, and our very lives. It's funny. I've never noticed before how beautiful this time of year can be. I may never again see Rome in the springtime. A butterfly. Come on with all the talking, man. Is you gonna battle Berkeley or what? It's a fight to the death. Come hither. Oh, kolejny helikopterek. No man's land. Man, y'all take this shit seriously. Berkeley's headquarters is across no man's land. I'll drive the bandit, you fly the goblin, and help any way you can. If I get the bandit into Berkeley's base, he must leave San Fierro for good. Let battle commence! Dobra. Ta misja wbrew pozorom nie jest trudna. Ale... I tak... trzeba się tutaj postarać. Warto sobie to rozplanować. Dlatego ja najpierw lecę z tymi. Bo on co prawda tam będzie sobie podrzucał jakieś beczki, coś ten. Ale ważne jest to, żeby zająć się tymi, żeby nam ten bandyta nie zdechnął. Dobra, powinien wybuchnąć. Został podpalony. Dokładnie tak. Dobra, pedżunkę mu zgarniemy, jak będziemy teraz wracać. Pytanie, czy kontrolem też zadziała? Ajajaj. No. There's another cursed barrel in the way. Jeju. Nie da się. Okej. Okay. Myszką i tym. I. No dobrze, no będzie próbował. Dlaczego nie mam pod kontrolem? Nie wiem, dlaczego nie mam pod kontrolem. Dobra, a czy ja mogę sterować myszką? Może to będzie prostsze. Sterowanie, ustawienie myszy, latanie myszą. O, spróbujmy. Aha. No nie wiem, czy to będzie prostsze. Zaś mógłby... Dobra, to nie będzie prostsze. Ustawienie myszy. Dobra, wyłącz to. W ogóle, nie wiem czy widzicie, ale jesteśmy na takiej makiecie. Dobra, idziemy rozwalić jeszcze jednego bandita. Znaczy tego. Dobra, spali się, zarąbiście. No kuźwa. Dobrze, zabierzemy ci beczkę. Ty, w ogóle on przejechał przez tamto. Ja myślałem, że będę musiał to zabrać, ale dobra. Czyli musimy mu dać jeszcze tą tą kładkę. Będzie dwa razy chyba. I dopiero później... Znaczy może od razu zniszczymy tamtą bombą. Ten ostatni czołg. Chociaż nie. Okej. Przynajmniej to tyle dobrze, że nie musimy tego idealnie robić. Stary, już to zrobiłem, wiesz? Zabiłem dwa czołgi. A teraz zniszczę jeszcze jeden. Czy by tam były dwa czołgi jeszcze? Nie, wydaje mi się, że jest beczka. I tam jest czołg, nie? No, a tam są beczułki tylko. Czy się mylę? Chyba się nie mylę.
Pyr, 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 pyr. No wiem, czy mogę na nie zrzucać różne przedmioty. Dobra. Carl, Berkeley's blocked me again. Wiem, że Berkeley znowu cię zaklinował, stary. No. Jedź, samochodziku. Tam jeszcze jedną kładkę będzie trzeba zrobić. I to już na tyle. On w ogóle przejechał jak przez masło. Teraz weźmy sobie tą beczułkę. Od razu. I lecimy do bazy. Po deskę chciałem powiedzieć, a nie po beczkę. Nie mamy misji z głowy, no akurat ta misja nie jest trudna, nie? There's no bridge! Oh no! Pa, nawet dwie deski, ale to nie jest deska, to jest taka metalowa... Carl, I need a bridge, now! Dobra, nieważne, no dla nich to jest deska, okej? Okay? Mogą się nie znać. Get me a plank to cross that river. Aż ja pierdzielę. Aż tak? Ta gra nie jest frajer friendly. Carl, there's no bridge. There's no bridge. A możesz do góry lecieć? Carlu? Johnsonie? Och, cholera. Carl, I need a bridge. Now. Jezus Maria, jak dobrze! Get me a plank to cross that river. Ja już widziałem koniec misji tutaj. Znaczy powtarzanie jej. Co nie? Carl, there's no bridge. There's no bridge. Dobra, nie bój się maleńki. Tatuś Carl tutaj jest. AKA CJ. Carl, I need a bridge. Now. Dobra. Lecimy tutaj jeszcze. Dobra, tam są beczułki, ale to nic nie szkodzi. No. Curse you, Berkeley. Carl, curse you. That barrel. Move that barrel. Ale jest fajne, że on cały czas pracuje nad tymi beczkami, nie? Ale to tutaj to raczej nie ma problemu. Dobra, Berkeley, zostałeś zdominowany. Proszę ci bardzo, Berkeley. Ja już oczekuję. Ojoj. Oczekuję na nasz samochodzik. Berkeley, you sir are a loser. You sir are a loser. Shame, pack up your crummy mail order business and get out of my town. Carl, you were all a duelist like me could want in a second. Sir, I salute you. Tak, 5 koła miesięcznie. Dziennie. Znaczy dziennie, no. Tam co ileś czasu trzeba tu przychodzić i to się będzie zbierać. Dobrze, na razie nie ma. I dostaliśmy 7 koła, czyli dostaliśmy 3, 5 i 7. Oj, kurde! No tak, zapomniałem, że tu są tramwaje. O! Who the bitch, bitch? No i dobra. I mamy teraz przynajmniej od razu tego. Przynajmniej coś do generowania dochodu, więc fajnie. Nie wiem, jak to się wyłącza. Cały czas wyje i wyje i wyje. No trudno. Może sobie wyjść. My jedziemy do zapisu. Mamy minut i lecimy jeszcze z jedną misją. Tylko że ta jedna misja, to mi się wydaje, że to będzie misja taka podróżnicza. A nie! 555 uprzejmie donoszę, a to też nie jest najłatwiejsza misja. It's fucked up. I can honestly say I wish you was here. Great! Now you got the present for that friend of mine, right? You know, the one trying to get me and old officer Pulaski into trouble? Yeah. Why don't you put that up in his car and give Weetip a call? Hey, motherfucker, the code of the streets is that I don't snitch. I don't give a fuck if he kills you, me, my brother. Street cats don't call no cops. Carl, he's a DA. Oh, yeah?
Well, where I go find him? He's at the Van Cobb Hotel in the Financial. Oh, for sure. Okej, okay, no jest to misja typu... Bywa denerwująca, okej? Okay? Ale generalnie nie ma źle z nią. Musimy po prostu zabrać samochód, przywieźć do garażu, wrócić i po kłopocie. Tylko jeden jest kłopot. Nie możemy go uszkodzić. I tu się robi problem. Bo wiecie, jak łatwo mi się samochody uszkadzają. Ale to jest wszystko wina kierowców, bo jeżdżą nieostrożnie, nie dopasowują prędkości. No. I to jest masakra, tak? Nie to, co ja. No. Swoją drogą to będziemy musieli się przejechać do Ciucholandu jakiegoś. Ten hotel prowadzi parking dla swoich gości. Prokurator zostawi tam wkrótce samochód. I za parkingowym do podziemnego parkingu. Pozbądź się go. Upewnij się, że nie będzie świadków. No ta misja może trochę zająć, bo ci ludzie niestety nie są najmądrzejsi w prowadzeniu samochodów. I gra, będąc w świecie GTA, przestrzegają ruchu drogowego. No, patrzcie debila tej. Gościu zamiast... Dobra, wjedź tam. Jak już tam będziesz, to po problemie. O, pod H! Dobra, stary, zdejmiemy cię bezproblemowo. Zaparkujesz? Chłopie, za takie parkowanie wiesz, co się należy? Kulka. Nawet dwie. Podjedziemy sobie, co będziemy chodzić, nie? No, pewnie, że tak. Sianko, chłopaki. Tak, ja muszę być tym nowym, stoję w kolejce. Prokurator jeździ niebieskim Meritem. Zapamiętaj to, będziesz go musiał rozpoznać. Dopilnij, żeby inny parkingowy nie zajął się jego samochodem. Czy to jest niebieski, to bym nie powiedział. Merit, to też mi nic nie mówi. Okej, okay, no wiemy, że takim autem jeździ, no. Lepiej, żebyśmy nie mieli broni przy sobie. Okej, okay, na pewno to nie jest nasz samochód. To jest lowrider. Dobrze. A! Tak to wygląda. No nie, to opcja z tym, co... Dobra, dobra. Pozostaje, spokojnie. Opcja w tym, co... To nie jest ten? Ten? Here you go. Już chciał brać, no. Nie ma to jak odjechać samochodem prokuratora na jego oczach? Prawie go przejechałem, ale... Ale co ja tam wiem? Damy radę, panowie. No i teraz te ulice są puste, nie? Jak będziemy tu jechać, to oczywiście wszyscy, nawet tramwaj pewnie spotkamy, znając życie. Tak, do bazy bezproblemowo dojeżdżamy, nie? Bez najmniejszej ryski na wozie. Z powrotem już nie jest tak kolorowo. Dobra, no troszeczkę jest zapasu czasu, ale może uda nam się to zrobić tak. Okej, okay, jest minuta 45, to tak wcale nie dużo zostało. Nie uszkodzić samochodu, bo prokurator zauważy, że coś jest nie tak. Dobra, nie czytaj, Mateusz, podczas jazdy, zwłaszcza w takim momencie. Dobra. Minuta 30, no. Jeśli go zepsuć, to tylko w tym momencie, ale i tak lepiej nie. Dobrze. Dobrze, nie ma źle. Pa, chłopie, jak się parkuje. Obyś parking, wezwij policję. No dokładnie. Na 555 uprzejmie donoszę. Hehe.
is this 991? Hello? This wee tip? I seen something highly suspicious you should come check out. Ty sprzedawczyku. Police! Don't move! Get out of the car with your hands in the air! Do you know who you're fucking with here? I'll have your badge, you moron! Shut up! You find anything back there? Found anything? He's got half of Mexico in here. Must be 2 tons of Mary here. What? But I've never seen. How could it be? Hell of a defense you got there, buddy. No i fajnie. Mission completed. Dobra. To co, to jedziemy jeszcze do... wejść na znacznik obok parkingu, aby rozpocząć misje parkingowe. Nigdy ich nie robiłem. Do twojej garderoby zastraszony strój parkingowego. Co ja po prostu mam tam stać i odbierać od nich auta, tak? A czy dostaniemy za to chociaż dochód pasywny? No, zapewne do tego to doprowadzę. Okej, okay, tu jest zip. W zipie były zawsze fajne ciuchy. Zubierzmy się jakoś. No. Nie jest to taka jakaś wyższa półka, ale no już cokolwiek, nie? Dobrze, tułów. Nie, no Karlu. Nie ma marynarki ani nic. Możemy cię ubierać w garniak. No czemu taka... Chociaż no dobra, no niech będzie ta bluza, no. I tak to jest lepsze niż ten podkoszulek, w którym chodzę cały czas. Zobaczmy na spodnie. Okej. Będziemy zlewać się z otoczeniem. Thank you, sir. O, złoty zegarek. No, może być. Śmieszne, że on kręci nadgarstkiem, ale zegarkiem nie kręci tak ręką, tylko kręci samym tym, nie? I nadgarstek w ogóle w tym samym pozycji zostaje. Dobra, to może nie. Jak to wygląda? Nie. Nie. Nie, Karlu Johnsonie. Nie. O, łańcuchy. Złoty łańcuch. O! To może pozbędziemy się mu tej bluzy. Ale to byśmy musieli na chatę zajechać. Ale dobra, no to i tak wygląda lepiej niż wcześniej, nie? Moglibyśmy pozbyć się mu jego tej bluzy i po prostu tak. Tak chodzić. Cześć. Dokładnie tak jak pan Karl powiedział. Tak jak pan CJ powiedział. Stratum. A ty co? Będziesz ze mną jechał na gapę? Nie, wyskakujesz. No i bardzo dobrze, kolego, wyskakuj. No. Co? To... aha, mamy kolejną misję CJ-owską. A kiedy dostaniemy misję na szkołę jazdy? Nie wiem kiedy. Teraz chyba będzie misja na... ta, o której ja wcześniej myślałem. Czyli na... robienie fotek. Ale... to już w kolejnym odcinku, więc jeśli się spodobało, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, zasubskrybujcie mi kanał. Ja byłem Mateusz, wy byliście wy? A to było Grand Theft Auto San Andreas, a ja się przejdę po kamizelkę kuloodporną. I tutaj w ogóle jest, mamy... o, widzicie? Takie coś. 50 takich zdjęć trzeba, żeby mieć spluwy u CJ-a. Nie pamiętam, gdzie jest ta kamizelka, chyba tutaj gdzieś na dole. Tak. No, więc trzymajcie się ciepło. Pa, pa!